Jadłaś kiedyś szyszki? To znaczy szyszki. Takie szyszki z drzewa? Z Białegostoku pewnie. Nie, normalne szyszki, czyli taki ryż dmuchany, sklejony z krówkami. A, tak, 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 tak. ale to jakoś mówiliśmy to inaczej. To robiliśmy, to było w książce gotowanie dla nastolatków. Szyszeczki wysłaliśmy do Londynu. O! I kawałek synkacza. Naturalnie o ogrodach. Odcinek 86. Naturalnie, Ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witamy Was bardzo serdecznie. To jest ostatni odcinek w 2020 roku. Ostatni odcinek. Spotkamy się dopiero w nowym roku. Już nie będzie live'a, już nie będzie podcastu. W tym roku robimy sobie przerwę świąteczno-noworoczną. Tak, będziemy leniuchować. <grym> Oj, strasznie będziemy leniuchować. Nie mogę się doczekać po prostu tego tak, leniuchowania. No tego czasu, kiedy będę mogła po prostu sobie usiąść wreszcie. Ty będziesz mogła usiąść w tej swojej taczce, którą zamówiłaś na święta. <grym> Ojejku, to nie ja, tylko Mikołaj mam nadzieję, mam nadzieję, że Mikołaj pamięta o takich ważnych rzeczach, tak no, tak, taczka ja, jest Ja pamiętam, sensie. zobacz, ja pamiętam, więc Mikołaj <grym> na pewno też pamięta. Taczka plastikowa najlepiej, żeby była lekka i wygodna. Ale w tarczce jest bardzo ciężko jeździć, bo mogę Wam powiedzieć wszystkim, robię również Jacku, że to już wszystko przerabialiśmy. W technikum um, ogrodniczym takie rzeczy się przerabia, się wozi nawzajem się w tarczce po dużych parkach w różnych częściach Polski i to jest bardzo straszne, jak się siedzi w tej tarczce, bo można w każdej chwili wypaść, ale to pewnie już Wam opowiadałam. No to jeździłaś metalowymi taczkami. Słuchajcie, dzisiaj Katarzyna, ja mam ze sobą ekologiczny, Poradnik Księżycowy na 2021 rok. Katarzyna jest odłożona innymi kalendarzami. Ma też kalendarz taki, jak ja zapewne na 2021 rok, ten Księżycowy, ale co najważniejsze, ma swój wielki kalendarz. Nie ustaliliśmy tego formatu, ale na mój gust to A4. będzie A3. To znaczy, to jest A4 na pewno. A4 bo to jednak, jest, tak? Bo to Dobrze. Jest, no, taki sam wielkości jak y, y, strona taka do drukowania, tak? Karka do drukowania. A, to tak, to A4. To A4, to, rzeczywiście. To tylko dlatego, słuchajcie, że, że mogą, ale mogą być różne wymiary. Może być A5, ale grubszy, o wiele grubszy. I wtedy możecie sobie rozpisywać ten kalendarz na jeden, na każdy inny dzień, tak? Ale ja lubię mieć wgląd od razu do całego tygodnia, bo ja jestem, mam obsesję na punkcie wiedzenia od razu, co się dzieje. W związku ja tak strasznie dużo w tym kalendarzu nie notuję, chociaż ja wam radzę, żebyście notowali jak najwięcej się da. I będziemy dzisiaj notowali bardzo uważnie. Ja sobie już rozłożyłem swój ten kalendarz. Jakiś kalendarzyk małżeński sobie wymyślę, też będę miał i będę notował wszystko, co mi to Katarzyna też według będzie tutaj tego, Też według księżyca wszystko. Małżeński Wszystko też przepanie pierzyny Małżeński nawet sadzanie kur na kwok na jajka na także jajka. jest według księżyca ale prace które będę ja chciał wykonać w styczniu teraz zapytam ciebie o ten styczeń luty marzec zobaczymy dokąd dojdziemy w tych twoich planach ale bo mówisz o ogrodzie ja będę myślał też o ogrodzie, ale o takim konstrukcyjnym ogrodzie, bo mówiłem ci, że mam płotki do zrobienia. Bo w pewnych dniach także najlepiej jest wycinać pewne drzewka, żeby one dłużej przeżyły, żeby miały mniej bądź więcej wody w sobie, były bardziej bądź mniej elastyczne. więc ten kalendarz księżycowy nam się rzeczywiście przyda przez cały rok. Także teraz, no teraz w styczniu przyda się. Od czego Katarzyno zaczniemy? Od stycznia, czy w ogóle od idei kalendarza, żebyś tak. się powiedziała, jak ja robić może... kalendarz swój tak. sobie samemu dla swojego ogrodu. Dokładnie ja, szczerze mówiąc, tylko takie kilka słów wyjaśnienia, że to nie jest kalendarz, w którym jest rozpisane dosłownie wszyściu tańko, dlatego bo to nie ma sensu, tak prawdę mówiąc. To też przyjdzie wam z czasem, szczerze mówiąc, to też będą różne rzeczy dopisywane i tak samo u mnie. Ja będę na pewno tutaj sporo jeszcze dopisywała, ale teraz co możemy zrobić i to jest ogromna przyjemność przez ten czas, kiedy może będziecie mieć troszkę wolnego przez właśnie święta, później już nowy rok, jak się odpoczywa po świętach i sobie taki kalendarz złożyć, dlatego bo potem jest o wiele łatwiej. To się tak czasami zdarza i to jest ok, nie martwcie się, że nie podołaliście, ale im dalej w tym kalendarzu idziemy do przodu, tym mniej zapisków jest, dlatego, bo coraz więcej spędzamy czasu w ogrodzie. Tak nie mam czasu na zapisywanie. Niemniej jednak, naprawdę dobrą rzeczą jest zapisywanie, nawet słuchacie, pogody w tym kalendarzu i powrot, powracanie do tego, a na pewno warto zapisywać swoje uwagi podczas już tego roku, jak on już trwa, ale teraz na początku warto sobie zaplanować co i jak. I faktycznie tak jak Jacek na początku mówił, ja tutaj się bardzo często posiłkuję ekologicznym poradnikiem księżycowym. Bardzo go lubię, dostałam go kiedyś od pana Babalskiego kilka dobrych już lat temu i od tego czasu w ogóle nie wypuszczam z ręki. Bardzo, bardzo go lubię. Jest tak bardzo moim zdaniem napisany tak dostępnie jakoś takoś. Tak jak mówię z każdą książką, nie wszystko w tym, w tym, w tym poradniku jest dla mnie, nie wszystko nie we wszystko, że tak powiem, stosuję, nie we wszystko wierzę z różnych powodów, ale sam taka, tak sama taka podstawowa idea tego. Żeby podzielić najważniejsze sprawy w ogrodzie, czyli takie jak wysadzanie, wysiewanie, czy przycinanie, tak jak Jacek mówił, czy uprawa na przykład gleby, to sobie posegregować na różne okresy miesiąca, to nawet gdyby ten księżyc to była zupełna bójda, to przynajmniej daje nam bardzo fajną organizację na cały miesiąc, ale księżyc nie jest bójda, to już, że tak powiem, to nie jest nic nowego, to myśmy tego nie wymyślili, to jest sprawdzona rzecz i to ma sens, bo wszyscy jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od tego, co się dzieje w kosmosie, od, od tych różnych um, sił, a Księżyc akurat znajduje, jest, jest ciałem niebieskim, które jest najbliżej Ziemi i bardzo na, na nas mocno wpływa. Z tym, że tak jak tutaj autorzy tego, tego, tego poradnika mówią, przede wszystkim słońce, przede wszystkim jaka pogoda, tak? Nie dajmy się oczywiście zwariować, musimy um, też, tak, że tak powiem, taki sens mieć, tak? Tak, bo jak się okaże, że w lutym czy w marcu, gdy będziemy chcieli posadzić do gruntu, bo będziemy mówić o różnych pewnie sianiach, ale będziemy chcieli posiać na przykład do gruntu groszki, a będzie akurat zamarznięta gleba, a ten najlepszy okres minie, no to trudno, to trzeba sadzić wtedy, kiedy będzie po prostu gleba gotowa i kiedy będzie ten dzień dobry, niekoniecznie już wówczas zwracać uwagę na ten okres, czy to jest okres korzenia, liścia, czy owocu. Bo tak. przede wszystkim rozum, a ja chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, bo mówisz, że być może ktoś nie wierzy w ten kalendarz księżycowy. Być może nie będą ludzie wierzyć, ale to jest także dobre poukładanie rytmu miesięcznego. To znaczy, że zajmujemy się pewnymi roślinami wtedy, kiedy jest Pokazane, że na przykład jest owoc, no to wtedy zajmujemy się roślinami, które pięknie kwitną i pięknie owocują, potem korzeniowymi, potem liściowymi, i daje nam to taki rytm, dzięki któremu nie robimy wszystkiego naraz, nie popadamy w jakąś panikę, w jakiś chaos, nie będziemy nagle wykonywać wielu rzeczy i się nie pogubimy. Ładnie sobie rozłożymy Dokładnie. to na miesiąc tę naszą aktywność ogrodową. Dokładnie, ale ja wam powiem o, tak od siebie, że tutaj zresztą powiadałam, że czytam książkę ciekawą o ogrodnictwie biodynamicznym i tak jak zawsze zaznaczam, połowa ta książki moim zdaniem w ogóle do niczego się nie nadaje, ale bardzo, bardzo dużo rzeczy jest faktycznie prawdziwych i jesteśmy uzależnieni jednak od tych wszystkich, um, od tych wszystkich sił, także nie, 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 nie lekceważmy tego tak zupełnie. Um, tak naprawdę, jakbyście jak sprawdzili w jakimkolwiek, szczerze mówiąc, kalendarzu księżycowym, to byście zauważyli, że tych dni, kiedy naprawdę nie powinniśmy nic robić, tak naprawdę w miesiącu jest dosyć mało, bo to tylko tak 4 do 7 może dni. Także nie przejmujcie się, ale warto, warto wiedzieć, jak to, do tego się zabrać i tak jak Jacek mówi, sobie fajnie kalendarz poukładać. Ja to, co wpisywałam do tego kalendarza mojego, dużego, który ma format A4 i jest podzielony na, ta, na, na, na tygodnie, także jak otwieram jedną w stronę, w strony takie, rozkładówka, że tak powiem, to mam do względu. Na dwóch stronach masz jeden cały tydzień. Jeden cały tydzień, tak. I sobie to tak na początku ogarniam, że sprawdzam faktycznie w tym ekologicznym poradniku księżycowym, kiedy są dni owocowe, kiedy są dni liściowe, kiedy są dni korzeniowe, kiedy są dni uprawy to zapisuję. Mhm, Potem wykreślam sobie z tego kalendarza dni, które są, do niczego się nie nadają i to są oczywiście te dni, kiedy um, księżyc jest, um, albo to jest nów, albo czasami jest zaćmienie, więc więcej tych dni. Um, no, jakieś takie momenty, kiedy ten księżyc jest w takich m, swoich najważniejszych życiowych momentach. Także wtedy w te, w te takie 4 do 7 dni w tygodniu wykreślam. I też jeszcze jedna rzecz, którą wzięłam z tego kalendarza, um, a to się posłuchałam Jacka, bo Jacek Nigdy. mówi, że mu się bardzo dobrze sprawdzały dni y, frostowe, czyli dni, tak. w których były przymrozki. Więc ja sobie te dni przymrozków też zapisałam i to zrobiłam, słuchajcie, zanim zaczęłam wpisywać swoje. Warzywa do tego, tego mojego kalendarza. I naprawdę potem, bo czasami te miesiące się nachodzą na siebie. Czasami warto jest nie wykorzystać, powiedzmy, dni liściowych z tego miesiąca, a zahaczyć się na następny miesiąc właśnie z tego powodu, że są te przymrozki. I też nie ma, też opowiadamy Wam bardzo często, że nie ma co się spieszyć z wysiewami i wysadzaniem, szczególnie tych roślin, bardzo wrażliwych na chłody, takie jak pomidory, cukinie, bakłażany, dynie, ym, melony, ym, arbuzy, tak, ogórki. Tak? to są takie. to, to jest ta, taka grupa tych roślin. Ym, także Najpierw, były, najpierw był podział na tą uprawę korzeniowe, liściowe i owocowe i do tego dni, um, które będą przymrozki. I te przymrozki oczywiście, słuchajcie, w zimie się nie wpisuje, tak? No bo w zimie jest i tak zima, a latem nie ma przymrozków, więc słuchajcie, nie ma co tutaj być za bardzo pedantycznym. Te dni przymrozkowe są ważne tak naprawdę. Y Kwiecień, maj. Końcówka, I, kwietnia tak, i wrzesień, i, październik. I Bo to mm -hmm. są te, te, takie, te takie granice pomiędzy latem a jesienią, a latem i wiosną, kiedy może będziemy się zastanawiać, czy jakieś rośliny mogą już iść do ogrodu, czy jeszcze nie mogą i tak dalej, i tak dalej. Także po tym, jak sobie to przepisałam z tego ekologicznego porodnika księżycowego i jeszcze poczytałam trochę rzeczy, na przykład kiedy wietrzyć pierzyny. Jaż mi się zachciało kupić pierzynę prawdziwą. A marzynę? Nie, ale właśnie chyba se, ku se kupię, dlatego bo jak byłam mała, to miałam oczywiście pierzynę, która była cudowna, a teraz w dzisiejszych czasach to pierzyny to już nie, nie ma się tak często, ale sobie kupię. Dlatego, bo u nas na Kaszubach jest miejsce, gdzie można kupić pierzyny. Och, pełne jest miejsce, gdzie no. można kupić pierzyny. Moja ciocia w tym celu hodowała specjalnie gęsi, które no potem tak. w późnym latem, na przełomie lata i jesieni, jakoś skubała z, na, na, na piersi i na brzuchu ten puch i one potem szły takie biedne gołe, mm, ale dostojne. No, słuchaj, tak się kiedyś robiło. To jest problem z tym pierzynami. Na pewno, na pewno tak jak się robi, to teraz wcale, teraz wcale nie jest lepiej i to niestety jest trochę straszne właśnie może po prostu się zmieni Co z zdaniem. oczu, to i z serca nie widzisz tak. tego, to, to nie boli, prawda? Może nie będę miała pierzyny. Dobra, zapomnijmy o pierzynie. Dobra, <laughs> także. Jedno także marzenie odpadło. <laughs> tak, Także podzieliliśmy sobie tutaj ten miesiąc na takie, na, 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 na takie cztery um, różne czasy uprawy, czy siania, czy sadzenia, plus czasy, kiedy nic nie robimy, i plus czasy przymrozków. I dopiero wtedy zajrzałam do mojego zeszłorocznego kalendarzyka, bo ja już na szczęście mam zeszłoroczny kalendarzyk, um, który też był opracowany na, na, na podstawie. Moich wcześniejszych um, przemyśleń i też um, zawsze um, lubię tutaj wrócić sobie do tego Charlesa, Dow mojego Dowdinga, chociaż tam, wiecie, to jest problem, że jak człowiek się zaczyna już za dużo wiedzieć, to już nic z niczego nie może korzystać, bo wszyscy już mu nie wystarczają. Także wy też do tego dojdziecie, słuchajcie, bo, bo nie ma tak. Jak własny ogrodnik do własnego y, ogrodu, tak? Dlatego, bo każdy ogród jest inny, będziecie mieli inne prze, przemyślenia, inne doświadczenia i będziecie inaczej sobie ten rytm y, wysiewania i wysadzania planować. I dokładnie, wydaje mi się, że, że tutaj warto by było powiedzieć pierwszą i y, drugą rzecz. Pierwszą rzecz to taką, że y, jeżeli spotkacie się z niepowodzeniem, Kasia już powiedziała o pierwszym możliwym niepowodzeniu, takim, że y, wiosennych pisów jest więcej, a potem ich jest coraz mniej, coraz mniej, a w pewnym momencie zamierają i porzucamy ten kalendarz. No, tak, tak, to, tak to po prostu jest. Drugie niepowodzenie to, że może Wam coś nie wyjść, ale Katarzyna już powiedziała, ona sięga po kalendarz zeszłego roku, sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat, czyli na bazie swoich doświadczeń buduje kolejny rok. Wymyśla, co będzie robiła w ogrodzie, już ma w głowie poukładane, ale też sięga po ten kalendarz, żeby zweryfikować, zobaczyć, co się udało, co było na tak, a co było na nie. Bo to nie jest tak, że na 100% ten kalendarz, który sobie zapewne zaplanowałaś, on się sprawdzi, że na 100% no pewnie, go wykonasz. No tak. Poza tym, poza tym nawet jak już, bo, bo, bo jedna rzecz to jest, że ja wpisuję, co trzeba zrobić kiedy, a potem wpisuję też, co robię. I wracam do tych odmian i na przykład mówię, o nie, ta odmiana w ogóle nie wzeszła, ta była beznadziejna. Także to jest, no, to jest podstawy. Do tego, żeby właśnie poznać. Ono nie ma, nie ma bezbłędnych em, zadań w ogrodzie. Tak? No. tak samo jest, że może być rok suchy, rok mokry i może coś wyjść, może coś nie wyjść. I czasami trzeba będzie opóźnić pewne siewy, a może niektóre przyspieszyć śpiewy w związku śpiewy, oby śpiewy siewy w związku z tym, jaka jest akurat pogoda w danym roku, prawda? Także pamiętajcie, mhm. że to, co powie Katarzyna, to jest takie bardziej uniwersalne, to pewnie będzie angielsko-pomorska próba ułożenia kalendarza, ale inaczej jest na białostoczyźnie, inaczej jest na Podkarpaciu, inaczej jest. Szko w Szkocji, w, w Szkocji, czy w, w, Londynie. w Wielkopolsce, czy na Dolnym Śląsku, gdzie jest po prostu dużo cieplej, i wcześniej pewne rzeczy można e, robić, niż na Suwalszczyźnie. Tak, ale ja wiem, że na pewno nas słucha sporo osób z Anglii, um, dlatego jak najbardziej ja tutaj nie stronię od y, mówienia, że na przykład tutaj w takim klimacie, czy w takim tak, klimacie. Tak, ja tak się spodoba, że, tak. że mam ogród i w Polsce, i w Anglii, więc ja muszę patrzeć na dwa klimaty i ja będę um, pisała ten kalendarz, jeszcze raz przepisywała na pewno dla moich ogrodniczek, także to jest coś to, 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 to jest fajne. Słuchajcie, także dobra, następny krok to jest taki, że... Wpisujemy, ja wpisuję na początku mojego miesiąca, na początku każdego miesiąca rzeczy takie przełomowe, które tylko w hmm. tym miesiącu będę robiła, coś co dochodzi, co odchodzi, to już nie wpisuję. Ale A co, co jest dochodzi? Znaczy przełomowe? No na przykład, co w tym, czy znaczy takie przełomowe dla tego jednego miesiąca, tak, że na przykład w tym miesiącu zacznę już myśleć o wysadzaniu roślin na zimę, albo na, na zbiory wiosenne, albo w tym mm -hmm. miesiącu będę e, pędziła dalej, no bo dalie e, też zaliczyłam, mm -hmm. e, kwiaty jednoroczne, dalie, byliny, takie rzeczy za, za, zaliczyłam do tego kalendarza również, bo to wysiewamy. Czyli taki cel na, na, na miesiąca jak gdyby, prawda? Tak, ale nie tylko cel, bo, bo wiele rzeczy się, wiele rzeczy jednak przechodzi z zeszłego miesiąca czasami, szczególnie w kwietniu, w maju, w czerwcu, ale są rzeczy takie przełomowe. Na przykład w, w, w maju przełomowe jest to, że oczywiście po 15 maja teoretycznie powinno być przymrozków, chociaż według tego kalendarza po, będą. I tutaj są właśnie takie rzeczy, jak już wysadzanie tych roślin, które nie boją się mrozu, tak? Potem no, no. To jest coś takiego, także ja sobie robię zawsze notatki przed pierwszym dniem każdego miesiąca, zawsze tutaj jest takie miejsce na notatki i tutaj wpisuję i zapisałam, po prostu tak napisałam, że w tym miesiącu... Dodatkowo, poza tym co w zeszłym miesiącu, jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, czy na tamto, i to będę zaraz o tym mówiła, a pozostałe to po prostu patrząc na, bo w, w kalendarzu roku dwu, 2020 miałam przed każdym miesiącem wypisane wszystkie warzywa, które ja wysiewałam w swoim ogrodzie albo wysadzałam, i teraz tego nie zrobiłam, tylko teraz od razu już pogrupowałam w te. Trzy zbiory liściowych, owocowych i korzeniowych. I też powiem Wam szczerze, że na pewno macie warzywa, które uprawiacie. Ja na przykład nie wiem, że Jacek uprawia fenel, czyli fenku. koper włoski, fenku. Ja fenku nie uprawiam, bo nie lubię anyszkowych takich spisków, a na pewno wiele osób będzie uprawiało. Także, wiecie, są rzeczy dodatkowe, które na pewno będziecie chcieli dopisać do swojego kalendarza, ale to już możecie sobie sami dopisać, to nie ma żadnego problemu. Także zaczynając w styczniu, no to nie ma specjalnie dużo, że tak powiem, pracy, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o rośliny, ale oczywiście w Anglii już na pewno, a w Polsce może od lutego, zacznie się przycinanie drzew owocowych i tu akurat chodzi najbardziej o jabłonie tak drzewa y, takie jak jabłonie i tutaj y, ja według mnie według, według mnie tak wyczytałam Jacku, może mo, ja też może nie no, zawsze no. do mnie wszystko trafia ale według tego kalendarza wydaje mi się że y, tutaj autorzy nas y, namawiają żeby przycinać ogólnie rośliny y, wieloletnie w kwadrze uprawy y, mhm. y, tak, i tak ja tutaj mam tak. Tak jak mam tutaj to zapisane, także ta kwadra uprawy w styczniu akurat jest 7-12, wiecie to, i tutaj zapisałam właśnie cięcie jabłoni. Mhm. I tak, tak naprawdę tak naprawdę styczeń i, 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 i luty to są w ogóle miesiące przycinania wielu krzewów, nie tylko owocowych. Także można sobie to właśnie wpisać w tym miesiącu, że w tej kwadrze uprawy. Styczeń i luty przycinamy, przycinamy roślinę. No ja szczerze mówiąc, nie mam w ogóle wysiewów, żadnych zapisanych w styczniu, poza jednym, poza jedną rośliną. My w styczniu um, tradycyjnie wysiewamy już kwadrze tak, w, kwadr kwadrze, w kwadrze korzenia i kwadra korzenia przypada na przełom pomiędzy styczniem a li lipcem styczniem a lutym, takiego przełomu nie ma pomiędzy styczniem a lipcem, pomiędzy styczniem a lutym, w związku z tym, że to jest nie tak wcześnie, już naprawdę ostatni gwizdek według mnie, ale cebula i por już idą do tacek i są wysiewane do tacek i idą na parapety w domu, tak? One kiełkują w domu, one bardzo długo um, lubią mieć taki okres pomiędzy wysiewem a wysadzaniem, to jest prawie trzy miesiące, także to jest rośliną, która naprawdę Spokojnie możecie wysiewać już w styczniu. To jest dla mnie jedyna różnica, którą będą wysiewać w styczniu. Ale również potem? <kly> tak, tak, mhm. tak. I pory, i cebulę przepikujemy później. I słuchajcie, w styczniu to też jest najczęściej ten miesiąc, kiedy jeżeli możecie, to zdobywacie sadzeniaki. Sadzeniaki ziemniaków. To oczywiście nie ma znaczenia, szczerze mówiąc, w jaki dzień, <noise> dlatego, bo to y, na przykład tutaj y, y, wiele miast w Anglii organizuje y, albo ogrodów. Nie wiem, jak to będzie oczywiście ze względu na, na COVID, ale y, wiem że już, że 30 stycznia w Chesterfield będzie taka ekologiczna organizacja Chesterfield Climate Alliance organizuje Potato Day i wtedy można przyjechać do centrum Chesterfield i można kupić różne, przeróżne sadzeniaki. To jest świetna, świetna rzecz. Ja na pewno 30 stycznia będę kupowała właśnie sadzeniaki. tak? Dlatego, bo mhm. oczywiście sadzeniaki po zakupie będziemy pędzić. Będziemy pędzić. Ktoś kiedyś, nie tak dawno, nie kiedyś, a nie tak dawno zadał pytanie chyba na YouTube, ale po co sprowadzać ziemniaki? To chyba było do mnie pytanie w takim razie. Po co sprowadzać ziemniaki z Anglii, skoro u nas w markecie można kupić 3-kilowe worki różnych tam odmian i mieć tutaj swoje ziemniaki? No, można słuchajcie, zaposadzić te ziemniaki z, z, z supermarketu, nie ma sprawy, ale jeżeli chcecie mieć jakikolwiek wpływ na to, co jecie, tak, no to, no to sobie uprawiacie odmiany, które uwielbiacie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ziemniaki tak naprawdę dzielą się aż na trzy grupy tak. wczesne, wczesne A, średnio wczesne, tak, tak. tak. <coughs> przepraszam wczesne, średnio wczesne i późne, tak? U nas tak naprawdę w Polsce uprawia się głównie późne. Potem dodatkowo są rozmiary ziemniaków, czy to jest do, tak jak Jacek zawsze opowiada, tak? Czy to jest do robienia PIRE, czy to jest do robienia placków, czy to jest do robienia A to nie wytek. rozmiary, to jest, to jest zawartość skrobi. to wiesz, to są takie sałatkowe, które nie, nie, nie rozpadają się, nie rozpadają się, są takie, które właśnie można robić placki ziemniaczane, babkę ziemniaczaną. Znaczy, ja mam jedną odpowiedź dlaczego ziemniaki z Wielkiej Brytanii. Dlatego, że w Polsce nie ma takiej oferty, na którą ja oczekuję. Nie ma tylu fajnych, dobrych odmian, które są adresowane do. nazwijmy to działkowiczów. Ja mogę kupić sadzeniaki. Sadzeniaki to nie są ziemniaki, które można kupić w markecie. Tylko i wyłącznie. tak? Sadzeniaki wolne od chorób oczekuje takich rozwiązań. Tak, tak, to jest bardzo ważne. Dobrze, że mówisz Jacku, bo one to nie tak, że wszędzie są produkowane te sadzeniaki. Sadzeniaki są produkowane w miejscach, które są oddalone fizycznie od chorób. I bardzo dużo w Szkocji właśnie są takie miejsca, bo mm -hmm. to jest bardzo takie, takie miejsce oddalone od wszystkiego na Szkocji. Czyli sadzeniaki wolne od chorób to po pierwsze, a po drugie, dlaczego ja mam kupować 3 kilowy worek? Jak ja mam niewielki <laughs> zagon przeznaczony na ziemniaki. I dzięki temu, że w Wielkiej Brytanii pakuje się po 10 sadzeniaków do torebeczki, ja mogę posadzić na jednym zagonie 3 bądź 4 odmiany różne. Właśnie tak jak Katarzyna mówiła. First Early, Early czy Minecraft, czyli, czyli te bardzo wczesne, wczesne i główny plon i cieszyć się ziemniakami, no już od lipca przez sierpień aż do września swoimi ziemniakami. Jeżeli, ja wiem, że Polska słynie z ziemniaków, nikt nie musi mnie przekonywać, ja po prostu kocham, my też, Katarzyna tak, wiem, też kocha ziemniaki. po prostu oczekujemy od producentów ziemniaków, od producentów sadzyniaków oferty adresowanej do działkowców, czy my Mniejszych, mniejszych zestawów, nie 3-kilowych, nie 5 kilowych, nie 10-kilowych, a po 10 sadzeniaków sztuk, myślę, że dokładnie. wiele osób, po 10 sztuk, wiele osób się. Tyle o ziemniakach, tak, da, dalej, tyle, dalej. Kalenderzy. Tyle o ziemniakach i tyle o, o styczniu, jeżeli o mnie chodzi. I, i tylko dodam, hmm. że jak już kupimy te sadzeniaki, to jak najszybciej należy je zacząć pędzić. Też na parapecie. Myślę, że o tym opowiadaliśmy, prawda, w jakimś podcaście, więc musimy uważać. Na pewno zobaczył, będziemy zgadzać, opowiadać bo... w styczniu, w lutym, będziemy o tym wszystkim mówić. Na razie planujemy, na razie planujemy nasze prace, na razie będziemy planować, co będziemy robić, więc na kiedy na przykład zdobyć takie sadzenia, i na kiedy zdobyć nasiona cebuli, to już wiemy. To na styczeń. Tak jest. Styczeń za nami, słuchajcie, wchodzimy do lutego i u mnie lutego. A ja to zatrzymam się przez chwilę. A, proszę bardzo. Przy, przy jeszcze, jeszcze przy styczniu, dlatego że ja mam. Te będę, będę dorzucał takie może niektóre działania, które warto podjąć, bo wiele osób, słuchając naszych podcastów, wie, że ziemia, wie, że kompostowanie, ale także wie, że chodzi o wiatrochrony, chodzi o żywopłoty, o, o, o płotki. Ja zachęcam i Katarzyna zachęca, bo, bo ona ma taki płotek, ja mam taki płotek, żeby tworzyć płotek z tego, co jest pod ręką, co jest w najbliższej okolicy, czyli nie wiem, z leszczyn, z wierzby, z brzuzek, tak? Z tych wszystkich takich cienkich, e, a w miarę elastycznych m, e, pędów drzewek, które można użyć do robienia płotów. Czy to będą płoty takie poziome, przetykane, czy takie pionowe, jak, jak fajnie kiedyś widziałem w skansenie i, i, i na filmie, bo w domu jeszcze, znaczy w swoim ogrodzie nie mam, mam zamiar zrobić. Ale styczeń to jest dobry miesiąc do tego, żeby właśnie oprócz planowania wyjść do ogrodu i powycinać do ogrodu, może na jakieś nieużytki, a może gdzieś zamówić faszynę Leszczynową Żeby zrobić ogrodzenia Bo to jest dobry miesiąc do tego właśnie Żeby nabywać takie rzeczy Albo zdobywać takie rzeczy Jak również jest to już też miesiąc Jeśli się nudzicie Do zabawy z wikliną Można bawić się z wikliną Aż do pewnie maja O ile dobrze pamiętam Z jednych z warsztatów u Katarzyny Dopóki ta wiklina nie puści liści tak, to można, to można się bawić tą wikliną, ale już można zacząć e, myśleć, e, m, bo w marcu kwietniu będzie tyle pracy, że ja tych stożków to już nie dam rady wtedy zrobić. No to szkoda, wiesz, Jacku, bo właśnie chciałam powiedzieć, że 11 kwietnia zapraszam na warsztaty e, wiklinowe. A tu już ehm. zapisałem. Ja, ja jeszcze to będę ogłaszała na, na normalnie, porządnie, jak Pan Bóg przykazał, ale em, tak już chciałam wam tylko rzucić, ponieważ em, umówiłam się już z Sylwią, jeżeli tylko pandemia pozwoli, to 11 kwietnia planujemy warsztaty wiklinowe. W naszym ogrodzie wzgorzałem, tak? Także serdecznie zapraszamy. Niedziela wpisuję w swój kalendarz i To jest niedziela tydzień po kalendarz. świętach. Tak. 11 kwietnia warsztaty wikliniarskie U Katarzyny Wzgorzałem. Dobrze, słuchajcie, luty. Co ja z tym lipcem się przyczepiłam? Luty. Marzysz o cieple. Marzysz o cieple po prostu. E, lipiec to jest. O słońcu, jest taki miesiąc. o cieple, o długim dniu. Co, urodziny mojej mamy, więc to jest ważny miesiąc w naszej rodzinie. Imieniny mojej. No proszę. Także luty. Ja mam takie jeszcze, mam utrudnienie, bo ja mam ten kalendarz po angielsku i wszystko, prawdzie, co w nim napisałam, też jest po angielsku, więc ja na, na żywo to jeszcze już muszę sobie w głowie tłumaczyć. A y, czasami takie najprostsze rzeczy człowiek nie pamięta, jak się jest. Luty. W mhm. lutym, słuchajcie, y, taka rzecz, jak mówiłam wam na początku, <laughs> że zapisuję jakieś takie przełomowe rzeczy, to w lutym ja już rozpoczynam siewy. Mhm. Ja w lutym rozpoczynam siewy, ale oczywiście do tacek, do multiplatów, do doniczek, takich wielkości P9 powiedzmy, ale tylko na rozsady, które postawię u siebie na parapecie w domu. Do wewnątrz. Do wewnątrz. Dokładnie. Gdybym miała szklarnię ogrzewaną, to oczywiście do szklarni ogrzewanej lub oranżerii ogrzewanej, ale jeżeli nie... To spokojnie, słuchajcie, możecie na parapety, i wtedy warto jest to siać w mniejszych tackach czy w doniczkach typu P9, a nie do multiplatów, a potem dopiero przepikować, kiedy już troszeczkę jest cieplej na dworzu, bo to są rośliny i tak, które znoszą. Zimno, tak? To nie są rośliny, które będą tak bardzo um, musiały gdzieś tam być w domu do 15 maja. Także potem możemy je wrzucić na dwór, ale żeby one wykiełkowały w środku. A jak zazwyczaj miejsca na parapecie jest jednak mało, dlatego trzymajcie się mniejszych um, pojemników do przepikowania. Katarzyna teraz będzie podawała, jak znam Katarzynę i znam te, ten miesiąc, luty, będzie podawała nazwy roślin. Nie, niektóre ta chyba katarzyna nie będziesz pikowała jak, jak takie groszki, na przykład, ale będzie podawała rośliny, które nie boją się chłodu, to znaczy, że potrzebują, żeby troszeczkę ciepełka, żeby wzejść na parapeciku, przy ciepełku i przy światełku, ale potem one trafiają do szklarni nieogrzewanej bądź do nieogrzewanego inspektu, Dokładnie. po to, żeby tam posiedzieć już przez kolejne tygodnie. A nie na parapecie, gdzie się wyciągną i będą Dokładnie. jak flaki z olejem długie, po prostu, prawda? No to, tak y, to co tam siejemy? Groszki, powiedziałem. To znaczy, może zacznijmy od y, tego, że w kwadrze uprawy nadal cięcie krzewów i jabłoni w lutym. Y, tak. Y, jak najbardziej. Oczywiście przycinamy to, to, to wszystko, czy staram się przycinać, kiedy w, podczas dnia nie ma mrozu. Tak? W nocy mhm. jest okej, okay, ale podczas dnia niekoniecznie. No i, w tej, no i teraz tak, kwadra liścia, bo tak to jest pierwszy może miesiąc tutaj ten cały luty, kiedy mówimy w ogóle o tym, o, ty, o wysiewaniu, także może na początku powiemy, Jacku, mniej więcej tak w trzech słowach, kwadra liścia, liść. liścia to są wszystkie rośliny, które mają takie duże, fajne liście, mówimy o jednorocznych cały czas, warzywa tutaj na przykład właśnie wszystkie kapustne, jakieś tam sałaty, sałaty szpinaki, tak, no to sami możecie sobie skumać to, co ma liście, jeżeli chodzi o owoc, to jest wszystko to, co jemy w formie owocu, to jest razem z bobem, z grochem, tak, to jest oczywiście bakłażany, pomidory, to wszystko, tak, także to, to też jest łatwe, ale pamiętajcie, to akurat jest łatwe, jeżeli chodzi o pomidory i bakłażany, ale może niekoniecznie, jeżeli chodzi o groszek, fasolę i groch, tak? I, i, i bób, tak, to też, jest, to też jest właśnie roślina owocowa. I korzeniowe, no to wszystkie te, które to, co będziemy zbierać i z nich jeść, rozwija się pod ziemią łącznie z rzodkiewką, bo rzodkiewka jest tak ni tu, ni tam, prawda? Łącznie z rzodkiewką i z em, karepką. Mhm. Także to tak. I jeszcze jedna rzecz, że po, nawet jeżeli ogrodnicy nie podążają za, za tym kalendarzem, to zazwyczaj jest taka właśnie tradycja dla wszystkich ogrodników, którzy zajmują się wysiewami roślin jednorocznych, że zaczynają około połowy lutego, połowa lutego to jest oczywiście walentynki, święto zakochanych, także łatwo zapamiętać i akurat tak się składa, że właśnie to, te walentynki przypadają, kiedy jest kwadraliścia, także fantastycznie można wtedy zacząć siać. Nie dlatego, że jest święto zakochany, oczywiście nie ma nic wspólnego z tym, tylko dlatego, że wtedy wreszcie to światło zaczyna mieć troszkę więcej sensu, tak? Już nie ma go tak strasznie mało, bo rośliny potrzebują nie tylko ciepła, to, że ich wstawicie na parapecie, będzie im ciepło, to nie wystarczy. Tak jak Jacek mówił, one będą rachitycznie wyciągnięte, jak flaki z olejem. One muszą mieć światło. No chyba, że kupicie im jakieś, jakieś specjalne światełko, ale niekoniecznie to jest dobry pomysł. Także słuchajcie, w, w, nowe w tym, w, tym, w, tym, w tym lutym to ja do tacek i multiplatów. Tak jak Jacek mówi, bo niektóre rzeczy trzeba do multiplatów. Mm -hmm. Ale do tacek i do takich um, doniczek P9 to już idzie sałata, szpinak, wczesna kapusta, kalafior, brokuły, natka, um, koperek. I zielenina orientalna. Słuchajcie, ja często dzisiaj będę powtarzała słowo zielenina orientalna. Dla mnie to jest wszystko typu mizuna, mibuna, wszystkie te kapuchy pekińskie, to wszystko tak, co przychodzi do nas z Azji, co, jest, co ma to do siebie, że faktycznie należy do rodziny kapustnych, a rodzina kapustnych nie boi się chłodów i wręcz... Kapusty normalnie mogą rosnąć na zewnątrz pod agrowłókniną przez całą zimę, szczególnie niektóre odmiany. Tak, także to wszystko, co powiedziałam, i to jest, to są warzywa, ale są kwiaty również, kwiaty tutaj jednoroczne zaliczają się do tej kwadryliścia. Znaczy nie do kwadryliścia, kwiaty jednoroczne zaliczają się z tego co pamiętam. Do kwadry owocu je wrzucasz na pewno. Do kwadry owocu, mhm. Ale niektóre są bardzo, bardzo długo kiełkujące. I tutaj mamy ja na przykład z takich długo no to wszystkim znana werbena patagońska, tak? Która tyle kiełkuje, że czasami się ją wyrzuci na, na kompostownik, i na kompostowniku potem wykiełkuje. I e, kleome ciernista też dosyć długo kiełkuje. E, I można. Wysiać groszek pachnący też, bo groszek pachnący nie boi się też chłodów, więc będzie można go troszkę wcześniej wysadzić już do ogrodu. Także spokojnie to mhm. też można, można sobie wysiać. W kwadrze owocu, może was tutaj zadziwię, ale mam zapisane, bo to już jest kwadra owocu, to już sam koniec lutego. Tak? To, że to jest luty, to nie ma znaczenia. To jest już ostatnia. trzecia dni tego. dekada lutego już. Tak. I słuchajcie, je już można siać do. Ja polecam siać do tych um, doniczek P9 bakłażany, papryczki ostre i paprykę słodką, ponieważ te rośliny mają um, około 10 um, tygodni do wykiełkowania. Tak? To jest bardzo ważne, dlatego bo one oczywiście nie możemy wysadzać je do ogrodu, jak wyrosną. Do wykiełkowania, tylko czekamy. Czy do wysadzenia? Do, 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 przepraszam, do wysadzenia. Od momentu no właśnie, bo One kiełkują do dosyć, dosyć szybko. Tak szybko. Kiełkują, mhm. Tylko one mają bardzo długi okres wegetacyjny, i żeby zebrać w dobrym momencie, i żeby dojrzały te plony, po prostu trzeba wcześniej zacząć. Z pomidorami jeszcze nie, ale z paprykami, paprykami ostrymi, słodkimi i bakłażanami już startujemy w lutym z wysiewami. Mhm. Tak, i tak jak Jacek wspominałeś wcześniej, również. Em... Groszek ogrodowy już można wysiewać. Ja oczywiście to będę wysiewała tak jak ty, do multiplatów. Nie będę tego pikowała, broń Boże. Można wysiewać groszki na um, peace for czyli groszki napędy, tak? To się mówi po polsku. Mhm. Czyli to, co wcześniej ścinamy i wrzucamy sobie do sałatek. Ja uprawiam normalne groszki napędy. Niekoniecznie kupuję te specjalne odmiany, chociaż wiem, że takie odmiany istnieją. I jedyna rzecz, którą można się kusić pod koniec lutego do posadzenia w ogrodzie, jeżeli zima jest przychylna, jeżeli nie ma zamrożonej gleby. I to tak samo się tyczy Polski, jak i Anglii, szczerze mówiąc. To jest um, bób można mm -hmm. też bub, można oczywiście bub w środku posadzić jak najbardziej, tak, bób, bob. co za bob? bób również wewnątrz, tak, czy w takich dużych skrzynkach, zresztą Jacek niedawno opowiadał, jak sadził bób, ale bób można się pokusić posadzić też na zewnątrz, tak? Już do gruntu, na zewnątrz, to znaczy, że już, już bezpośrednio do gruntu ta końcówka lutego, trzecia dekada lutego być może będzie, ale wiecie... Wszystko mówimy być może, gdy sobie myślimy, gdy sobie planujemy, bo może się okazać, obym się znowu mylił, że luty będzie wyjątkowo mroźnym miesiącem i wówczas te wszystkie plany z sadzeniem na zewnątrz, nie z parapetami, ale z sadzeniem na zewnątrz weźm, wezmą w łeb. Więc wtedy może warto po prostu bób posadzić do multiplatów, do wielodoniczek. Bo bób skrzyń, naprawdę, świetnie, do, 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 do świetnie będzie sobie rósł w takiej wielodoniczce, tam będzie miał taki ładny korzonek, ładnie poskręcany tak i potem szybko przesadzimy go, gdy tylko ziemia rozmarznie, gdy tylko zrobi się trochę cieplej, przesadzimy go do gruntu. Jak już przesadzimy go do gruntu, to naprawdę nie musimy się bać, bób już sobie da radę na zewnątrz. To jest dzielne, dzielna roślinka, nie nielicząca mszyc, jedyne co go może pokonać to mszyca, a, a mróz nie. Ale te, 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 te czubki, tak tam się można z No czubki, z czubki. Dobra, słuchajcie, pod koniec, właściwie na przełomie lutego i marca, marca. to jest ta, ta kwadra korzenia zahacza o oba miesiące, więc już przechodzimy w tym momencie do marca. Tutaj już pojawia się coraz więcej roślin, coraz większy wybór jest i ostatni dzwonek według mnie na wysiewanie cebuli do, na zbiory w lipcu. Te cebule, które są wcześniej, że tak powiem, posadzone, posiane, czasami mo, mogą być na początku lipca, ale cebule raczej będą zbiory w lipcu. Potem możemy wysiewać. Jak jest nie cebula, tylko to drugie szczypiorek. Żotkiewka, um, um, buraki, um, por, nadal marchewka. por można, ale też można, już koniec. Marchewka na zbiory na czerwiec, lipiec. I słuchajcie, kalarepka i dymka, cebula dymka tak? czyli cebula nie zna tylko z dymki. Dymka to jest po prostu podrośnięta cebulka już, tak? To jest troszeczkę tak nam kroczek do przodu już. Troszkę szybciej ta cebula będzie dojrzała, żeby można będzie ją zbierać. I czosnek wiosenny. Ci, którzy nie, wys nie wysadzili jesienią czosnku ozimego, to czosnek wiosenny też wtedy można właśnie sadzić. Mhm, ale cały czas mówisz o multiplatach, czy już mówisz o gruncie? Oczywiście z czosnkiem to już czosnek pewnie do mówisz o, mhm. o gruncie. Ale na przykład taka marchewka czy jakie tam jeszcze warzywa wymieniłaś? Już nie pamiętam, tych korzeniowych. Tych buraki, tam są buraki. Buraki, rzodkiewki, rzodkiewki tak? Mówisz, mówisz o gruncie, czy, czy mówisz o multiplatach? Ja wam powiem, że ja będę na pewno siała wewnątrz jeszcze. Będę może nie, nie stawiała tego koniecznie na parapecie w domu już. Ale mm -hmm. nie będę tego wysiewała do gleby, bo zawsze w szklarni, nawet nieogrzewanej, pod koniec lutego będzie cieplej niż na dworzu. Słuchajcie, będziemy Was zachęcać, bo już mieliśmy odcinek poświęcony właśnie takim uprawom warzyw tych. Początkowych formach życia, tak to nazwę, w multiplatach, marchewki. Z Katarzyną dyskutujemy, ile tam tych kłębków, buraczków wrzucać, bo ona wrzuca trzy, ja wrzucam jeden i dyskutujemy. Już chyba dwa razy dyskutowaliśmy na ten temat, ile kłębków wrzucać, ale zachęcamy Was do uprawy w tej początkowej fazie warzyw na tej przyłomie lutego i marca w multiplatach, czyli w wielodoniczkach. Posianie marchewki do wielodoniczki, posianie rzodkiewki nawet, posianie buraków. Czyli wykiełkują, wyrosną i dopiero potem, kiedy już mają takie listki właściwe, nie te pierwsze przylistki, tylko jak już mają listki właściwe, to możemy je wtedy i dobrze się ukorzenią w tej, w tej wielodoniczce, to wtedy przesadzamy je do gruntu, trochę głębiej niż one rosną w tych multidoniczkach można posadzić. I mamy, zobaczcie, przyspieszony zbiór dzięki temu, bo w szklarni zamknięte, nawet takie jak mówi, w nieogrzewanej szklarni, mają dużo lepsze warunki niż miałyby do, kiełk do kiełkowania, niż miałyby w gruncie. No, i już jesteśmy w marcu. Słuchajcie, w marcu dochodzą bardzo ważne osobistości do naszego ogrodu, i to jest pomidory i bazylia, i ewentualnie ogórki do upraw cieplarnianych. Ja zawsze z ogórkami ostrzegam, nie spieszę się. Jeżeli nie macie ocieplanej szklarni lub um, pomidory, po, po, czyli pomidory, ogórki, nie uprawiajcie za wcześnie. Słuchajcie, ziemniaki wczesne zaczynamy sadzić w ostatnie dni marca, także to też jest przełom. Um, i wiele roślin już możemy spokojnie siać do gruntu, tak? dla, dla takich, szczególnie dla takich em, warzyw korzeniowych, jak pasternak, pietruszka, em, marchew, gleba nie musi być tak ciepła, jak dla większości mm -hmm. innych warzyw. Także już 2-3 stopnie im wystarczy na plusie. W związku z tym te na pewno. Także e, pod koniec miesiąca już możemy to, to robić. E, Ale w marcu masz wpisane te pomidory, jak rozumiem. Tak, tak. To jest, do, to jest, to jest ten przełom w okresie pewnie liścia nie liścia przepraszam owocu tak. masz masz pisane żeby nie żeby się tak. pomidory ale na, w połowie marca jest najpierw kwa, kwadraliścia mhm. w połowie marca. I tutaj ja większość i tak robię dotacek do multiplatów, ale tutaj idzie cały czas sałata, szpina, kapusta, kalafior, brokuły, natka, koperek, bazylia to jest nowość. Nadal zielenina orientalna, mówię nadal, bo ona nie będzie przez całe lato. Ona nie lubi y, takiego mocnego ciepła do wykiełkowania, jarmuz znowu długo długokiełkujące kwiaty jednoroczne, jeżeli przegapiliście je wcześniej. I teraz takie, takie, takie słowo chciałam wam przestrogi. Bardzo warto, szczególnie jeżeli, za, za, no szczególnie w Polsce też, coraz więcej jest ciekawych, różnych odmian kapust, brokułów, jarmurzy, ale szczególnie jeżeli chodzi o kapusty i brokuły, szczególnie te gałązkowe, są różne okresy wysiewu i różne okresy Zbiorów, tak? Różne okresy planowania. Więc zapisujcie. Ja sobie zawsze zapisuję. Przy tym, jak, wy, jak jak wysiewam, to potem wpisuję w ten dzień, gdzie wysiałam, jaką odmianę wysiałam i potem w nawiasie sobie zapisuję, kiedy będzie plon. Nastąpi planowanie. Bo ja sama się już czasami gubię z tymi wszystkimi brokułami gałązkowymi i z tymi kapustami, tak? A dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne, żeby sobie zapisać, kiedy będzie plon i zaznaczyć w kalendarzu, kiedy spodziewasz się plonu, kiedy spodziewasz się zebrania plonu, bo to świadczy o tym, że w tym momencie zwolni się miejsce na zagonie, tak, a my chcemy z tej ziemi wycisnąć na maksa wszystko, w związku z tym zapisujesz tak. sobie kiedy będzie plon, żeby już wcześniej, z wyprzedzeniem przygotować się do zajęcia tego miejsca innym warzywem, inną rośliną. Tak jest. Słuchajcie, dodatkowo można nadal wysiewać groszek pachnący, a na zewnątrz można się pokusić bo to jest 14-19 kwietnia marca więc to czasami wiecie do 19 marca w Polsce to czasami można się pokusić jak ktoś ma porządnie wykompostowane zagony więc ta ziemia nie jest mokra nie jest ciężka można się pokusić o sałatę szpinak koperek natkę rukolę to jest pierwszy raz i zieleninę orientalną nadal tak rukola to też jest właściwie kapustna roślina więc ona też nie boi się chłodów 19 marca na Józefa jednym słowem. Tak, na Józefa, na mojego dziadka Józefa. Słuchajcie, potem ym, kwadra owocu przypada na, na bardzo późno y, w marcu, na y, ostatnie właściwie kilka... Trzecią kilka dekadę dni. tak naprawdę. Tak. Ym, I tutaj y, kwadrze owocu ja do... Y, tak identycznie jak sadziłam, y, siałam miesiąc wcześniej a, auberżynę i y, papryki ostre i słodkie, w ten sam sposób w, wysiewam w marcu ym, to macza, czyli pomidory, tak? I pomidory. Jest, nareszcie. Tak, do. bo pomidory, słuchajcie, potrzebują około dwa, ty dwa tygodnie mniej czasu pomiędzy wysiewem a wysadzaniem e, na zewnątrz, tak? Da, dlatego one rosną o, o wiele szybciej niż oberżyna i papryki, dlatego robimy to miesiąc później, o kilka tygodni później, jak to się mówi miesiąc, ale jak sobie policzycie, to nie, są, to nie jest tak naprawdę miesiąc. I oczywiście e, pomidory tak samo jak bakłażane papryki czyli chili, koniecznie jak najwyższa temperatura, około 20 stopni dla wykiełkowania. A jak wykiełkują, to już przestawiamy w miejsce, gdzie jest około 16-17 stopni, im to zupełnie wystarczy, tak? Nie musi być już tak bardzo ciepło. Także pomidory, tak jak wspomniałam wcześniej, ogórki, jeżeli chcecie uprawiać je w, w takim w warunkach cieplarnianych, jeżeli przegapiliście, to nadal oberżyna, papryka, chili, groszek ogrodowy i bób. Tak? To ja mam mhm. zapisane, i na zewnątrz y, też można ten bób, też groszek i też groszek napędy. I y, warto podkreślić, że ten bób pojawia się i w lutym, i w marcu, i może pojawić się także w kwietniu. Dlatego, że i te sałaty, i te wszystkie rośliny, o których Katarzyna mówiła, zauważyliście, pojawiają się coś, w lutym się pojawia, w marcu te same rośliny. Chodzi o to, że po prostu chcemy przedłużyć ten sezon, chcemy mieć zbiór bobu nie tylko raz. A rozciągnąć go w czasie. Podobnie z sałatami, podobnie z rukolą, podobnie z, z wszystkimi innymi e, warzywami. Choćby marchewką. Siemy do multiplatów marchewkę, żeby mieć ją wcześniej, potem do gruntu i będziemy zbierali przez długi okres, a nie naraz wyrywali. Albo nie daj Bóg potem wyrywali taką marchew z przerośniętą, <laughs> już tak. taką, którą nawet ciężko e, jest e, rozgryźć, tak? która nie ma tej jędrności. Z, Maku. Ja tutaj za, zapisuję, co możemy siać, tak, bo niektóre rzeczy uh -huh. po prostu nie ma sensu siać latem, niektórzy nie mają sensu siać wiosną albo jesienią, tak, może musicie się kontrolować, tak, chociaż ja to tak mówię, ja sama się nie kontroluję, mam wszystkiego pełno, teraz mam, teraz mam w ogrodzie tyle sałaty, że muszę codziennie jeść sałatę, akurat to jest dobrze, ale, ale tak to już jest. Dobrze, Ym, kwadra korzenia przypada na przełom pomiędzy marcem a kwietniem. I tutaj um, już zaczynamy niektóre rzeczy wysie, wysadzać do gruntu. Tak? To, to już jest taka nowość w kwietniu, że zaczynamy niektóre rzeczy przepikowane albo wysiewane wcześniej wprost do multiplatów, multi wysadzać do ogrodu. I tutaj wtedy też oczywiście dzielimy te e, rośliny na takie różne grupy, takie jak owoce, czy korzenie, czy liście. Tak, tak samo jak przy wysiewach, to nie ma żadnej, żadnej różnicy. I e, w, e, w tej kwadrze korzenia na przełomie marca i kwietnia ja mam tutaj zapisane siewy i wysadzanie do gruntu. To jest dymka. Mm -hmm. e, już ja mam zapisane, że już totalnie ostatni gwizdek na cebulę. Rzodkiewka, kalarebka, Tak. Rzodkiewka, kalarepka, um, buraki, por, marchew i tu pojawia się seler. Tak? Seler y, nie lubi chłodu, także seler dopiero Oj, pojawia tak. się w tym Oj, momencie. Tak. Um, jeżeli chodzi o siewy wprost do grunty, to mam zapisane pasternak, marchew, pietruszka, Dymka znowu, znowu burak i ziemniaki wczesne. To jest nowość. Słuchajcie, ziemniaki sadzenie, wczesne. Już sadzenie. Tak, już sadzenie. I to Por, tych podpędzonych, prawda? Tak, Jak najbardziej. Mhm. Por i czosnek wiosenny też do tej grupy się zalicza. Wysadzania już. No, zresztą wysadzania po prostu, wiadomo, czosnek tylko się wysadza. I tutaj mam zapisane, że zaczynamy pędzenie dali. W tej kwadrze na przełomie marca i kwietnia w kwadrze korzenia, bo to jest roślina wieloletnia, to jest roślina bulwiasta, czyli wszystko się dzieje pod ziemią, co najważniejsze. Kwiaty są tylko tak jakby rezultatem tego. Zwieńczeniem. Tak. <śm> I to zaczynamy właśnie w tym momencie. Pędzenie dali. I to już jesteśmy w kwietniu. I w kwietniu, co dochodzi do ogrodu, co jest przełomem, to jest to, że na całego wysiewamy kwiaty jednoroczne. Słuchajcie, nie ma sensu wcześniej, tylko te, które są długo kiełkujące, czy długo coś robiące, ale większość kwiatów nie ma sensu wysiewać wcześniej. Także dochodzi, poza kwiatami jednorocznymi, dochodzą rośliny ciepłolubne w kwietniu i to dochodzi kukurydza, dynia, cukinia. I też dobry miesiąc dla pomidorów, ogórków i melony pod koniec miesiąca. Mówimy o wysiewach wewnątrz. Oczywiście wszystkie rośliny mm -hmm, ciepłolubne mm -hmm. to są wysiewy wewnątrz. Także e, kwiaty jednoroczne, e, albo w tej kwadrze korzenia 29 maj, marca do 3 kwietnia. A jeżeli nie zdążyliście, to spokojnie 13-19 kwietnia i to będzie już kwadra liścia. Też można te rośliny jednoroczne tutaj wtrynić. I chodzi tutaj mi o te kwiaty, tak? Jak najbardziej. No i, no, i w kwietniu będziecie na pewno dużo pikować, jeszcze będzie więcej siewów wewnątrz, wprost do gruntu i będzie dużo wysadzania. Tak naprawdę, kwiecień to jest bardzo, bardzo, bardzo taki miesiąc skoncentrowany właśnie na takich zajęciach jak. Rozmnażanie roślin jednorocznych, albo niekoniecznie, albo takich, które się boją mrozu. Oczywiście w tym roku na początku kwietnia mamy święta wielkanocne, drugi, trzeci, czwarty kwietnia już są święta wielkanocne. Ale dobrze, dobrze że mówisz o tych świętach wielkanocnych, że one są na początku, że dlatego że tak tradycyjnie ten Wielki Tydzień był bardzo dobrym okresem zawsze do tego żeby mm, dobrym okresem dla roślin i to jest właśnie ten, ta kwadra korzenia akurat przypada tuż przed y, Wielkanocą i y, 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 kwadra korzenia jest dobra co się śmieje? A najlepszy śmieje się z tego że najlepsze jest to że w niedzielę czwartego jest dzień, kiedy w ogóle nic nie możemy robić. Mamy leżeć i, i bardzo odpoczywać. Dobrze. I słusznie, I to się bardzo w niedzielę niedzielna praca w G się obraca, tak się mówiło u nas. Więc no u nas ja też. się tego trzymam i w niedzielę nie robię w ogrodzie. 11 kwietnia, pamiętajcie, są warsztaty wikliniarskie u Katarzyny. Już drugi raz, drugi raz o tym mówimy, ale mam już wpisane, dlatego pamiętam. To bardzo się, bardzo się chwali Jacku, bardzo się cieszę. Słuchajcie, od 5 do 11 kwietnia mamy kwadrę uprawy, i w tej, i tu pięknie nam przypada, w tej pięknej kwadrze uprawy. Zapraszam Was serdecznie do zgorzałego nie tylko na warsztaty wiklinowe, ale na warsztaty praktyczny ogrodnik, które mają być 10. Też oczywiście, jeżeli nam pozwoli ta sytuacja pandemiowa, ja już po prostu nie wiem, ja się boję w ogóle cokolwiek planować, ale mam nadzieję, że właśnie 10. w sobotę możemy urządzić wzgorzałem warsztaty praktyczny ogrodnik, a 11. dla chętnych warsztaty wiklinowe. I też, niestety, ale Jacku, nie wiem, czy pamiętasz, dwa lata temu podczas warsztatów wiklinowych, żeśmy chodzili, ja chodziłam na bosaka po trawie przed domem, jak żeśmy robili te stożki, było bardzo, bardzo ciepło. A tutaj jest zapisane, że może będą przymrozki akurat w tej kwadrze uprawy. Także no musimy, nie wiem, czy na bosaka, czy raczej w jakichś kozakach, ale to też warto Sandałki wystarczą. Sandałki. Także potem mamy... Potem mamy kwadrę liścia w środku miesiąca kwietnia i tutaj mamy wewnątrz, to co Wam wcześniej mówiłam, rozsady kwiatów jednorocznych, bazylia, sałata, szpinak, natka, koperek, burak liściowy, to jest roślina, która się pojawia u nas od, od, od kwietnia, burak liściowy. Potem jest kalafior, brukselka dla niecierpliwych, napisałam sobie w, 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 w nawiasie, bo to on jeszcze nie musimy je, jeszcze nie musimy, ale możemy. Ja jestem niecierpliwa, więc brukselkę będę wysiewała już w kwietniu. Wiecie, mi się zawsze wydarzy, że im dłużej siedzi w ziemi, tym ma potem większe te brukselki. Kapustne, różne, przeróżne, kapustne i seler liściowy. Tak, to też w tym momencie. Kwiaty jednoroczne, super wrażliwe na mrozy mam zapisane, cynie, kosmosy, słoneczniki, tytonie, nagietki, nasturcje, tak, bo nie wiem, zauważyliście, że podałam, że wcześniej w miesiącu też można wysiać kwiaty jednoroczne, ale te kwiaty, które teraz Wam podałam, które są bardzo nieodporne na mróz, to nie tylko to, że one przy czterech stopniach na plusie padają, to jeszcze w dodatku one bardzo szybko kiełkują, więc też nie ma sensu się za bardzo z nimi spieszyć, więc gdybyście wysiali je w połowie kwietnia, to akurat byście wysadzali je w dobrym miejscu, w momencie w, w maju, tak, po, po już wszystkich przymrozkach i tak dalej. Jeżeli chodzi o rozsady na zewnątrz i tutaj jest albo wysiewanie, albo już wysadzanie rozsad, które wcześniej na, zrobiliśmy wewnątrz, to też jest sałata, szpinak, pietruszka, natka, koperek, burak liściowy, kapusta, brokuły, jarmuż, kalafior, bruksel. Brukselka, zielenina orientalna, rukola. I to albo siejemy wprosto do gruntu i robimy rozsady na, rozsady na zewnątrz, albo wysadzamy to, co żeśmy przygotowali wcześniej. Jeżeli chodzi o brukselkę, to będziecie wy, to pierwszy raz wysiewać. Tak? Także tam musicie widzieć tą różnicę. Pod koniec miesiąca, trzecia, trzeci, trzecia dekada miesiąca, to jest kwadra owocu. Pomidory na uprawy do gruntu. Tak, spokojnie. Mm -hmm. Kabaczki, cukinie. Dynie ogórki do upraw pod folią, kukurydza w ostatnich dniach, melon, arbus do upraw pod folią. Tak mam zapisane. I niestety pod koniec kwietnia mam też zapisany przymrozek. Może się zdarzyć, rzeczywiście, że może się zdarzyć, ale dochodzimy już do końca kwietnia, czyli dochodzimy do kwadry korzenia. Trzy ostatnie dni kwietnia, nie wiem czy zwracałeś uwagę, Luty, przełom lutego-marca to jest kwadra korzenia, przełom marca-kwietnia to jest kwadra korzenia i przełom kwietnia-maja to także jest. Kwadra korzenia, no bo to jest kalendarz księżycowy. On troszeczkę tam 28 niedawno się za, tak Więc, więc za, za chwilę to już nie będzie przełom. Za, za chwilę to już będzie coraz bardziej, coraz dłużej końcówka miesiąca, ale na razie to są przełomy, i dzięki temu przełomowi mojemu sprytnie przeszliśmy właśnie do tego do, połączenia kwietnia z majem. Z majem, tak, dokładnie. Słuchajcie, i to jest, to jest ta kwadra korzenia, kiedy możecie nadrobić. Przede wszystkim możecie nadrobić to, czego nie zdążyliście przez cały kwiecień wysiać. Jeszcze w tej kwadrze korzenia możecie się wbić i coś tam dosiać. A siewy wewnątrz to por i em, burak. Słuchajcie, to nie, jest, to nie będzie pierwszy raz, jak ja będę wysiewała buraka w tym momencie, to już będzie pewnie drugi raz, jak będę tak, wysiewała buraka. Drugi, albo może i trzeci raz nawet. Dokładnie. Potem wprost do gruntu em, por, znowu ten burak, em, marchew, ziemniaki tak, ziemniaki i to już te, te normalne, że tak powiem, ziemniaki, niewczesne. Czyli minecraft, czy, czy tak? Main, main, główny plon już, tak? Mm -hmm, pasternak i pietruszka korzeń. I to tym kończymy tak pięknie kwiecień. Wiem, że przeszliśmy do maja, ale chciałabym też powiedzieć zawsze na początku miesiąca, czym ten miesiąc będzie się różnił od innych. I maj będzie się różnił tym przede wszystkim, że musicie wziąć sobie wakacje z pracy, urlop, bo po przejściu przymrozków możecie wysadzać do ogrodu wszystkie rośliny, które czekały na ten moment, czyli wszystkie rośliny, które się boją chłodów. I to są rośliny jednoroczne kwiaty, jednoroczne zioła, takie jak na przykład bazylia, jednoroczne warzywa, takie jak pomidory, ogórki, to, to, to całe towarzystwo, bo wiele roślin, o których mówiliśmy, że się nie boi chłodów, mogli się spokojnie wcześniej wysadzać. Ale to, i tego jest bardzo dużo, to też są rośliny w donicach, pelargonie, Petunie to wszystko po przymrozkach w maju, także dużo, dużo pracy jeżeli chodzi o wysadzanie. Rozpoczynamy roz, i to też jest kolejna bardzo przełomowa rzecz, że rozpoczynamy robić rozsady już na zbiory jesienne, zim, zimowe i na przyszłą wiosnę. Tak? I kończymy, to jest taki fajny moment, kiedy myślimy już o przyszłej wiośnie już w maju, tak? Także musimy planować, a kończymy zbiory z zeszłego roku, czyli w maju kończymy zbiory em, brokułów gałązkowych. U mnie się jeszcze kończą, kończyły w zeszłym roku zbiory kalafiorów. I porów. Jeszcze miałam pory, bo pory mo mogą spokojnie w zimie być w glebie. Także to jest, to jest taki miesiąc. Naprawdę też, no, tak mówię, przy każdym miesiącu, ale jest miesiąc, gdzie jest dużo pracy w ogrodzie. I tutaj dosiewamy takie rzeczy, które możemy robić na, na rozsadniku, które będą do wysadzania do ogrodu już na miejsca stałe pod koniec lata i będą na zbiory właśnie jesień, zima, wiosna. To będą szczególnie jarmusz, broku gałązkowy. No, i do tego dochodzi też brukselka i różne. Tutaj mam fasolki zapisane. Napisałam również tu, dopisałam sobie z zeszłego roku, że też to jest fajny moment, że te rzeczy, one dosyć długo. Wiecie, to nie jest sałata albo szpinak, tak? Sałata albo szpinak to możecie wysiać miesiąc przed wysadzaniem na miejsca stałe. Ale jarmusz broku gałązkowy możecie też uprawiać w podfolio, jeżeli macie po pomidorach. Więc jeżeli będziecie w maju wysiewać, w maju, w czerwcu, to one akurat będą gotowe do wysadzania na miejsca stałe w, w momencie, kiedy już prawdopodobnie pozbieracie pomidory, bakłażany, papryki. Można fantastycznie uprawiać te warzywa również w tunelu, żeby, no, tak jak mówię, zawsze im tam jest o wiele przyjemniej. Także kwadraliścia to jest ten pierwszy moment, kiedy coś wysadzamy, wysiewamy w maju i to jest dopiero od 13 maja i to wewnątrz czyli ja już w szklarni, już, tego, już z parapetów wyszłam bardzo dawno, w szklarni nie, nieogrzewanej wysiewam sałatę, bazylię, natkę, brukselkę, jesienną kapustę, jarmusz do wysadzania na miejsca stałe od czerwca, broku gałązkowy, Purpurowy, zielony to już zależy, jaka odmiana brokuły normalne, że tak powiem czyli calabres, po angielsku to się nazywa kalafior a wprost do gruntu bazylia, sałata, natka, brukselka. Kapusta jesienna czy późna, to się tak nazywa. Jarmusz, tak? Także podobne rzeczy się wysiewa i tu i tam, bo teraz już jest taki okres roku, kiedy i tu i tam są podobne temperatury. Tutaj będziecie patrzeć bardziej na to, czy macie miejsce w warzywniku. Ja wysiewam wewnątrz, bo akurat w tym czasie nie mam zazwyczaj miejsca w warzywniku, i te wszystkie rzeczy muszą sobie kiełkować i potem wzrastać i czekać, aż to miejsce w warzywniku się znajdzie. Dobrze pani Bo Jacek? to jest bardzo wygodna y, rzecz, żeby sobie uprawiać, czy to w dończkach, czy w multiplatach. Tak jak kiedyś uprawiało na rozsadniku, prawda? I teraz nadal się przecież uprawia na rozsadniku. A, tak. Ma się specjalne miejsce, gdzie te rośliny startują, gdzie rosną po to, kiedy zwolni się miejsce, przesadzić je na miejsce docelowe e, i tam, żeby dawały obfity plon. Ale m, żeby nie marnować, może to złe słowo, ale może i dobre, żeby nie marnować tego czasu od wysiania, skiełkowania do wzrostu rośliny, kiedy może... Miejsce takiej startującej rośliny zajmować jeszcze inna, która będzie dojrzewała i wybarwiała swoje owoce w majowym słoneczku albo swoje listki wygrzewała jakaś sałata czy groszek, o choćby groszek cukrowy no koniecznie właśnie, będzie musiał groszek. wygrzewać swoje już listki w maju, żeby na początku czerwca być zebranym. Tak. I w maju można wysiewać kolejne już porcje no, oczywiście, groszku. Oczywiście. Także właśnie, właśnie tym groszkiem żeśmy dotarli do kwadry owoców w, trzecim, w trzeciej dekadzie miesiąca maja. I tutaj mamy wewnątrz. Ja wysiewam na przykład właśnie groszki. Różne groszki, tak jak Jacek zaznaczył, są cukrowe, są mąż tu, takie płaskie, które zjada się w całym strączkiem. Zresztą no te cukrowe. cukrowe też się zjada całym strączkiem. są cukrowe, mm -hmm. które generalnie albo są płaskie, które nie mają tych, w środku tych nasionek, albo mają, tak? I może mm -hmm. być groszek taki do łuskania, grosz, groszek łuskany. E, potem e, ogórki, jak najbardziej, bo ogórki bardzo szybko wzrastają. Właśnie ogórek, cukinia, dynia... Em, em, Kukurydza, fasola szparagowa pnąca tyczna. To jest nowość w naszym kalendarzu. Dlaczego? No, bo pierwszy, wcześniej nie było fasoli szparagowej pnącej. A, to w tym sensie? Tak. W tym sensie nowość, że po raz pierwszy, ja myślę, że po raz pierwszy będziesz uprawiać i po prostu aż mi szczęka opadła, nie. nie wiem czy masz nadzieję, że nie było słychać, ale po prostu no dobrze, że się śmiejesz, bo byłem to w moment taki skonfudowany. Ja mówię, jak to nowość w kalendarzu fasola szparagowa, To jest nowość w kalendarzu 2021, pojawia się właśnie dopiero w maju i zauważcie, dopiero w maju, bo one bardzo, bardzo szybko wschodzą i one naprawdę boją się chłodów. I nawet niekoniecznie mrozów, ale chłodów. Także to możemy wysiewać wewnątrz. To samo możemy wysiewać na zewnątrz. Jeżeli macie miejsce, jeżeli nie macie głodnych gryzoni, które zaraz zjedzą takie piękne, smaczne, duże nasiona, na przykład dyni czy, czy cukini. Czyli wysadzanie na wysiewanie i wysadzanie na zewnątrz również pomidorów, ogórków, cukinii, kukurydzy, melona, arbuza, dyni. Chociaż akurat uprawę melona i arbuza polecam na północy Polski i na północy Anglii raczej pod, pod folią. No i do gruntu nadal możemy oczywiście wysiewać bób, fasola, o której mówiłam, fasola szparagowa, pnąca, tyczna, groszek, i tyle, czy wystarczy. I doświadczenie powiem Ci z ubiegłego roku: to, co przynoszę z kalendarza ubiegłorocznego na tegoroczny, czyli ta nieszczęsna plaga silimaków, e, która była w roku 2020, czyli jeszcze w obecnym. Mam nadzieję, że się nie powtórzy w roku 2021, ale gdyby, to właśnie te wszystkie wysiewy wewnątrz, o których Katarzyna mówiła, do multiplatów, do doniczek i sadzenie już podrośniętych roślin. Na ślimaki dobrze działa. To znaczy, roślina już jest wyrośnięta i się tak łatwo ślimakom nie daje. Bo bardzo często możecie wysiać fasolę, szparagową, tyczną nawet, w gruncie i się okaże, że ona kurczę nie wskiełkowała, coś się stało, że nie wzeszła. Ona wzeszła, tylko ślimaki w nocy no, ją zrąbały po prostu i zjadły. Szybko, tak. u, mnie, u, mnie na rzece, ta... u mnie teraz na rzece zapanoszyły się bobry i ścinają wszystkie drzewa i po prostu mam pościnane. To sobie mogę wyobrazić, jak ślimaki z tą fasolą się rozprawiają. E, taką szparagową, wiesz, karłową, jak dużo, gęsto się sadzi, bo te szparagowe e, karłowe się sadzi przecież dosyć gęsto. To są pościnane wówczas przez Takie ślimaki, drzewa, jak, tak. jak przez bobry e, Drzewka nad, nad moją rzeką. Więc te sadzenie w multiplatach, sadzenie w doniczkach, pikowanie to, co Katarzyna mówiła myślę, że jest sposobem na ten rok ślimakowy, który był, i zabezpieczeniem na rok nadchodzący 2021. To nie tylko przedłużenie sezonu, to nie tylko zaoszczędzenie miejsca na grządce to także ochrona przed ślimakami, które i przed gryzoniami, no, co by nie coś były plagą straszliwą. Gryzonie, gryzonie uwielbiają słuchajcie nasiona groszków. Tak, mhm. I fasoli, i tak dalej. Tak, to, to też jest bardzo ważne. To jest ogólnie bezpieczniejszy sposób wysiewu. Jest bardzo, no, jest bardzo dobre oczywiście wysiewanie frost do gruntu, bo te rośliny też fantastycznie rosną, ale, ale to czasami nie każdy sobie może na to pozwolić. Słuchajcie, przyszliśmy do końca maja, jesteśmy na przełomie maja i czerwca, i tutaj znowu mamy. Ten przełom to jest korzonki. kwadra korzenia, tak jest. Także tutaj, jeżeli chodzi o korzonki, to mam zapisane, wszystko oczywiście po angielsku, marchew, pasternak i burak. I wysadzamy do gruntu dalie. Na przełomie maja i czerwca dopiero. I tak samo warto zaczekać na ten może przełom maja i czerwca, a przynajmniej niekoniecznie po 15 maja od razu startować z pomidorami do gruntu, dlatego że mogą przyjść przymrozki. Tak samo niekoniecznie startować, nawet jak wysieliście wcześniej w doniczkach cukinie, czy kabaczki, tak? czy dynie, to nie startować od razu po 15. Maja, zaczekać, bo może będą jednak te przymrozki, może będą chłodniejsze dni i Wam zmrożą efekt Waszej pracy. W tym roku 2020, o ile pamiętam, to też koło 20, 21 albo 22 maja m, przeszedł taki ostry przymrozek i u Ciebie wzgorzałem, no i tak, u mnie tak. pod, pod Gdańskiem. I, i wiele osób wiem, że przychodziło i mówiło, że e, spodziewali się, że już po 15 nie będzie przymrozków. A tutaj w okolicach 20 pojawiły się i jedna mroźna noc załatwiła wiele e, godzin, wiele tygodni e, czy miesięcy pracy wielu z Was. Tak jest, słuchajcie, a w tym roku 2021 według księżycowego poradnika będą przymrozki do 26 maja. 26. Między 26. a 27. Tak. jakoś tak, nie? Tak, także na no to... I istnieje ryzyko, istnieje ryzyko, duże ryzyko przymrozków, więc wtedy albo stać się może po 26 maja, 27 maja, albo przynajmniej przygotujcie osłony. O tym też będziemy mówić. Przygotujcie przynajmniej osłonę, żeby ochronić przed tymi przymrozkami te wrażliwe rośliny. To co doszliśmy do czerwca? Do, jesteśmy do w czerwcu. Tak, jesteśmy w czerwcu. Czerwiec to są pierwsze porządne zbiory, o których można już mówić, tak? Jest. Pierwsze porządne zbiory Jemy. z ogrodu. Um, oczywiście nadal wysadzanie ciepłolubnych roślin do gruntu z tych siewów majowych, wysadzanie warzyw po pierwszych zbiorach. Także ta pierwsza zamiana w warzywniku, już można coś innego, na przykład po um, brokułach gałązkowych, czosnku um, Wczesnym kalafiorze. Tak, dlatego, bo czosnek w, w czerwcu, ten czosnek o zimę można będzie już zbierać i do, na przykład na te miejsca można już wysiewać wprost do gruntu albo niekoniecznie um, koperek, marchew, um, um, bobogrom czyli buraki. Także to jest, to jest ważne, żeby już, musimy tutaj już być tacy chytrzy i wiedzieć co po czym, albo żeby w ogóle, żeby coś było po czym, to nie jest ważne co po czym, to nie jest tak strasznie ważne, żeby w ogóle wiedzieć, że coś powinno być po czymś. Byle coś mieć w zapasie, byle coś mieć w zapasie, co możemy, a kurczę wysiałem trzy tygodnie temu, nie wiem, wyrywam czosnek. A wisiałem trzy tygodnie temu buraki. To trach, ładuje je Dokładnie. w takim razie do, do miejsc, gruntu. I już nam, już nam rosną. Zawsze mieć coś w zapasie. Najwygodniej jest mieć w zapasie oczywiście sałaty. Tak. Bo, to jest, bo to jest zawsze wygodne. Ale niż... też właśnie burak, po prostu burak w tym roku. Po prostu kocham, kocham. Słuchajcie, w czerwcu dochodzą nowe rzeczy. To są takie rzeczy, jak wysiewy na rozsadniku na zewnątrz. Roślin dwuletnich i belin tak. O tym będziemy zaraz mówili dokładnie kiedy, ale to jest ta nowość, tak, jeżeli chodzi o ten miesiąc czerwiec. Początek drugiej dekady, właściwie cała druga dekada prawie, że to jest kwadraliścia i tutaj mamy wewnątrz, jak zawsze, bo to, to są tacy, to są tacy żołnierze, tak? to jest takie, oni zawsze są gotowi do wysiewania, tylko, że nie musicie tego, tak jak Jacek mówił, robić co miesiąc, ale powiedzmy co dwa miesiące. I to jest bazylia, sałata, natka, jarmuż, jarmuż też jest takim żołnierzem, kapusta późna, brokuł. Blokuły gałązkowe, kalafior. Na dobrą sprawę, kalafior jest taka odmiana, nazywa się All Year Round, którą można wysiewać <noise> przez cały rok. Cały rok. E, mhm. Tak. Potem Outdoor, czyli na zewnątrz, wysiewamy kwiaty dwuletnie plus byliny. I po prostu ja to wysiewam tak, jak wysiewam, zrobię roz, rozsady warzywne. Czyli w, tym w, kwadrze, w tej kwadrze liścia, liścia. w drugiej dekadzie czerwca. Tak jest. Sałata, pietruszka, natka, jarmuszka pusta późna. To też można robić. Takie same rozsady, szczerze mówiąc, z jarmuża, co i z naparstnicy. Taka prawda. Pod, w trzeciej dekadzie, nie, przepraszam, w drugiej dekadzie, na przyłomie drugiej, trzeciej dekady jest kwadra owoca, owocu i tutaj wewnątrz fasolka szparagowa, fasolka tyczna, pnąca, nadal cukinia i ogórek. Słuchajcie, cukinie można często siać bo cukinia mm -hmm. będzie planowała, to nie, też nie musi być tylko jeden wysiew i na zewnątrz y, do gruntu też możecie siać i tylko, że tak jak mówię, przestrzegamy przed tym, żeby wam nasion nie, wchrzani, nie wchrzanił jakieś myszeczki. Y, y, mamy y, właśnie fasolki, cukinia i ogórki, tak, ale to są wszystko duże, y, bardzo kosz, ko, 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 korcące właśnie gryzonie y, nasiona. Także, żeby, żeby, tego, żeby zawsze posadzić, kil, posiać kilka, nie jedno, bo może jedno może też zgnić. A potem zawsze Tak, tak zapasik za mieć. Najwyżej, najwyżej wtedy możecie, jeśli zostawicie więcej w doniczkach, w multiplatach, to zawsze możecie komuś podróżować tak. taką rzecz. Pamiętajcie, na świętego Jana odpoczywamy, bo na świętego tak. Jana, nie wiem, czy zauważyłaś, są dwie tak. kreski. Tak. Czyli 23 i 24 odpoczywamy, nic nie robimy po to, żeby potem przejść do kwadry. Korzenia to już jest końcówka czerwca. Ostatnie dwa, cztery, sześć dni czerwca to jest kwadra korzenia, i tam szaleństwo korzeniowe już trwa. No, tak, to no, tak. Tam teraz już nawet są ich zbiory, ale tutaj przede wszystkim buraki, marchew. Dla spóźniarskich ostatni moment na sianie sałaty. Słuchajcie, i to jest ja wiem, że to nie jest korzeniowa roślina, ale sałata nie lubi gorąca. Więc to już, ale to jednak w korzeniu zawsze można wysiać sałaty. Także to jest ostatni moment dla spóźnialski na sianie sałaty. Się wybylin mm -hmm. roślin dwuletnich, też dla tych, którzy przegapili ten wcześniejszy moment. I mamy już zbioru, zbiory czosnku ozimego w tej, w tej kwadrze: zbiory cebuli ozimej. Teraz coś napisam po angielsku, muszę to rozszyfrować. Aha, i w ich miejsce posadzić rozsady robione w kwietniu brukselki. O, i widzicie, i mamy już Brukselkę, czyli kolejne kapustne na swoich rządkach. I w ten sposób zamknęliśmy pierwsze półrocze 2021 roku tak, takie bardziej w kalendarzu. Kolejne miesiące podamy w kolejnym e, odcinku. Dzisiejszy będziemy powoli kończyli, bo już godzina z hakiem, Katarzyna, tak, e, minęła nam e, na rozmowie. E, w związku z tym to, co w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu to jeżeli pozwolicie w kolejnym odcinku, w jednym z kolejnych, najbliższych odcinków kalendarz Ogrodniczy ciąg dalszy zrobimy. Zanotowaliśmy kilka praktycznych rzeczy w ogrodzie Katarzyny. O ile dobrze pamiętam, 10 warsztaty praktyczny ogrodnik, 11. Bardzo dobrze pamiętam. Warsztaty wikliniarskie. To super, bo ja muszę kolejny stożek mieć Katarzyna na dyniowate, takie mocniejsze sobie zrobić. Więc ja na pewno się już od razu zapisuję na wikliniarskie, praktyczny ogrodnik. Także chętnie wsadzę głowę, jeśli mnie wpuścisz do swojego. Ogrodu. I to, to pierwsze półrocze będziemy Wam teraz chcieli złożyć dobre życzenia. Dobre życzenia spokojnych i rodzinnych, na tyle, na ile się uda zrobić te rodzinne święta Bożego Narodzenia. Niech te spotkania będą jak najmilsze, jak najbliższe, na tyle, na ile przepisy prawa Wam pozwalają, i sumienie. I, I spotykajcie się i dobrego, szczęśliwego, ogrodniczego nowego roku z naszym podcastem. Także w naszym towarzystwie. Zaproście nas po prostu wirtualnie do swojego stołu wigilijnego i zaproście nas wirtualnie na swoją szampańską zabawę sylwestrową. Co? Katarzyna, wpraszamy się. I Jak pewnie, że się wpraszamy? Ja to zawsze myślę właśnie, że przede wszystkim żeby można było troszkę się zatrzymać, przystanąć w te święta. Ja wiem, że święta też się kojarzą z ogromną ilością pracy, ale jak już gospodynie domowe skończą z tą pracą, że będą mogły troszeczkę wyprostować nogi i faktycznie zanurzyć się w tym, co bardzo kochają. Ja osobiście kocham uprawiać i przyrządzać potem w kuchni moje warzywa. Uwielbiam robić piękne aranżacje z moich kwiatów, które sama uprawiam w ogrodzie, więc planować cały przyszły rok, w czym mam nadzieję, że wam troszkę pomogliśmy dziś i w, następnym, w kolejnych odcinkach podcastu, albo we wszystkich innych, które już nagraliśmy, pomagamy, żebyście sobie odpoczęli i żebyście nabrali energii do przyszłego sezonu. I mam naprawdę nadzieję, fingers crossed, że przyszły rok będzie troszeczkę lepszy, z wiadomo jakich względów, już nawet wolę o tym nie mówić, i że, będę, że będziemy mogli się spotykać częściej, jeżeli chodzi o mnie w Polsce, w moim ogrodzie w Zgorzałym. A, że Katarzyna będzie częściej, a ślimaków będzie mniej. Tego wam, tego wam życzę. Życzę Wam ja. jak najmniej szkodników. I chorób, i jak najwięcej, wiecie, um, takich okiełzanych nerwów, żeby się nie denerwować, jak będą wam te mszyce wchodziły i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się wyluzować i trzeba troszeczkę pozwolić tej naturze um, na to, żeby weszła do ogrodu i żeby też nami tam mieszkała. Przepraszam, że przerwę jeszcze chciałam powiedzieć, że mi się bardzo śmiać chciał, bo ostatnio oglądałam, jak Charles Dowding Dow Dow przekonywał ludzi na jednym ze swoich filmików o kompostowniku, że szczury może trzeba polubić. Tylko on to robił tak delikatnie, że może szczury w ogrodzie trzeba polubić. Ja myszki już polubiłem. I to już okay. dawno polubiłem myszki. Nornice także polubiłem. Szczurów nie mam, więc. A krety, panie, Jacku, przynajmniej nie widziałem. Wiesz co, powoli, powoli, ale bardzo <laughs> ciężko, ale bardzo ciężko mi to idzie. Będziesz musiała na mną popracować z tymi no, kretami. Ja mam problem żeby mnie... z kurami. Ja kur nie mogę tolerować w ogrodzie. Ale one mam. Ale kury bardzo chętnie, bardzo chętnie, ale <gry> nie mogę trzymać. Niestety w swoim ogrodzie kur e, za bardzo. E, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, naturalnie ogrodach. Wszystkiego dobrego. I na święta, i na Nerowy Rok wam życzymy. Katarzyno tobie i twoim bliskim wszystkiego dobrego dla mamy dla Dawida, dla Andrew i dla Alberta. Wszystkiego dobrego. I kury także. I te szczury swoje. I tego kota, który nam często przeszkadza w Ta nagrywaniu podcastów. Są dwa koty. Dwa koty tam Double e, e, trouble. Pogłasz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Jacku. Wam również wszystkim. Pani producentce nasze szczególne e, życzenia. E, i, będziemy, I będziemy działać w nowym rąku. Papa. Pa. Do usłyszenia.